Mamy nowych uczestników, pokażcie oczywiście. Proszę bardzo. Przedstawiamy się. Marta. Kuba. Będą teraz z nami będą chodzić z nami w góry teraz cały czas. Bo nie chciałbym inaczej. Znaczy myślę, że wrócicie z nami. To chyba, że będziecie niegrzeczne trochę, to systematycznie. A to czerwone światełko mi go to nagrywa. Jak mama się tam jest pisała, to może mieć wpływ na to, że ci ją zadać się. No i dobra, pogadamy sobie, ona tam już pogadała. Idziemy na śnieżnik, wszyscy przygotowani. Nie widzę, nie? Bo... Na ile mogę to się przygotować? Odbierz jej to. No, odbierz to. No, teraz widzisz? No, idziemy na śnieżnik sobie żółtym szlakiem do granicy, później nie zielonym, tylko czerwonym pójdziemy, zobaczymy sobie piękne widoki na Starą Murawę, może ścieżkę w murach zobaczymy, nie? Czy nie? Słuchajcie, muszę sadzonki znaleźć. Znaczy się tutaj po drugiej stronie można coś wykopać. Choinkę. Co z góry niosła? Podążamy sobie, spokojnie. No? Też ponagrywam. Hej. Mówię, chodź, nie ciągniemy z tyłu, bo później będziemy... Ale ja widziałem, u nas jest taka zasada, że ci, co idą z tyłu, na ogół są politycznie podejrzani. Z tego względu, że mają jakieś napitki. Tak? Tak? I co tam... O, nawet strzelił! Ja leżę w pracy! Zobacz, jaka obserwacja, jaka skryta obserwacja? Z paniem wiadomo nocy, kto. Albo coś dobrego do zjedzenia. I nie chcą się dzielić. Tak. I często tak było, że jedli pili, fajki palili, a nas nie częstowali. No bo coraz bardziej ekipa wesoła się robi z tyłu. No. I zabawna, ci z przodu zaorani, a ci z tyłu rozchachani, nie? I ciekawe skąd to się bierze. No. Za mną? Szkoda, że dawno. Ja bym miała ścieżki przetrą. No bo ty wiesz, gdzie to jest. Tak, tak, tak. Piękny wodospad. O. Cudnie. A to nie miało być tu? No zobacz, idzie Krystek. Wiesz, bo raz na rozwiną trzeba się przewodnika posłuchać. No tak, tak. No wie. Na treningu nas nie ma. Jak nie? Nie no. Nie wiem, czy jesteście, bo zależy, czy zdążycie wrócić z tych gór. Do poniedziałku. Czekajcie, ja wam dam mój. Wyślę od razu dziewczynom. Nie, wrócimy. Wiecie, gdzie jesteśmy, nie? Jest nie skryta. Wiadomo, wiadomo. Co, skryta obserwacja? Tak, podziwianie zwierząt. Tylko są pomówienia, że my jesteśmy na końcu. Nie, to są przecież przody. Tyły są jeszcze dalej. Piękna zima. Nawet okno się pogodowe robi.
myślę, że to wiesz. No, trochę więcej. Śnieżnik ile ma? 426? 25. Przełęcz Srebrnica. Siodło. Wiem. Gdzie masz tą tabliczkę? A tu z tyłu, no. Co się stało? Spadła dziura. To po coś tam szła? Dobra. Bo znalazłam słupek i widziałam, że jak jest słupek, to gdzieś tu będzie. Sadzonki zdobyte. Sadzonki zdobyte. Piękna pogoda. Ekstremalnych warunków. Ale wiesz, dlaczego mnie to zmyliło? Bo skasowali zielony szlak. Skasowali go, widziałem, że był zamalowany. No. Ale jak się szło szlakiem granicy państwowej, tak. Szedł zielony, to... Dokładnie tak. Komuś się nudzi. Właśnie, komuś się nudzi. Uciekać! No już skóra masz, mamy. Majka pierwsza. Co to za słonik? Nie wiem. Robi tutaj już cofrki, że zaskoczył. Dotarliśmy na śnieżnik. Warunki boskie. Nawet wieże widać. Jak tam są poczucie? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Najlepsze. Rewelacja. Schodzimy z pięknego śnieżnika, z Królewicza, który pokazał się ze złej strony. Oczywiście, bo zimno, mglisto. Schował się, bo może poszedł do swojej księżniczki, że tak powiem, Śnieżki. Ale teraz mamy już schronisko. Dawna Szwajcarka, piękne, ładne. Jacek pewno będzie, to może jakieś miejsce trafi nam się. Chociaż kawałek schoda na górę. Ostatni rzut na śnieżnik i okolice. Idziemy niebieskim szlakiem. Pięknie. A tu na pewno tam? Na pewno tam? A nie wiem, a kto jest przewodnikiem? No nie ten z przodu, tylko ten z tyłu. Ja jestem tylnik. Idziemy. Nie, żarto. Takie sopelki fajne. O, proszę. Zrób. Już ci robię zdjęcie. Wcisk zdjęcie. Ze soplem. Co by to miało znaczyć? Stromu pięknie widać. Jeden z śnieżników ziemi kłodzkiej. Ładnie. Czarną górę tam w tle. Daję radę. O, daję radę.
tu jest ścieżka na stromą. Widzę ptana. Coś tam poszedł. Słuchajcie, jeszcze chwilę. Poczekajcie chwilę, a coś tam się co kręcę. Kres podróży. Wymęczona ekipa. Ale zadowoleni wszyscy, było 15 zaplanowane, 15 wyszło. 20, nieprawda? Gdzie 20? To są pomysły. Wyszło 20 km. Nieprawda. Z zegarkiem w ręku. Pokaż, ty masz 19, kłamczucho, Krystek ma 13 nawet. No. Nie, środkowa. Nie, wyszło niecałe 17, wypośrodkujmy to z naciskiem. 19. No, nie, no jak się przyczepi. Nie, no. Dobra, 19, przewyższej myślę. Tak, przewyższej mogło być 900 nawet. Może 800. Tak mi się wydaje, ale ekipa zadowolona, szczęśliwa. Podziwiamy Ewcie, brawo ona. Ja 20 mam. 16,7. No, mówiłem, że jest dobrze. I zapraszamy na nasze następne wyprawy.